Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świadynia bardzo z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj mam coś dla maniaków, hobbystów, grzebaczy, elektroników, powiem to w ten sposób. Partnerem dzisiejszego filmu jest firma Elecrow, a dla Was mam coś takiego. Nie, to, to nie jest guzik. Tak, to jest, słuchajcie, ekran dotykowe mini ekran okrągły, tak jak widać, 1,27 albo 28 cala z sp 32 Wi-Fi i Bluetooth do kompletu. To będzie bardzo krótki filmik, ale mam nadzieję, że parę się zajawi. Co można z tego cuda sobie zrobić? Gorąco zapraszam. Na początek szybki unboxing. Szare pudełeczko, tak to się nam prezentuje. A co mamy w środku? Tak Jak i w poprzednim przypadku kabel USB-A do USB-C. Tak nam to sobie tutaj wygląda oczywiście. I nasz wyświetlacz malutki. To jest wszystko, co otrzymujemy w komplecie. chodź kolego tutaj do mnie. Tak to nam wygląda. Jeszcze folika jest na wierzchu. Zerwimy sobie folikę. Tadam. Od spodu wygląda nam to w ten sposób. wydać układ SP32. Widać tutaj konektor do baterii i przyciski, czyli reset, reboot. Tutaj mamy także USB-C, do USB-C. Możemy sobie tutaj zasilić to z bateryjki, jest taka opcja jak najbardziej. Ma to wbudowane z tego co wiem Bluetooth oraz Wi-Fi. Całkiem fajny projekcik, oczywiście, naokoło. tutaj mamy taśmę. Możemy sobie to przykleić, zrobić oczko. Gdybym miał takie drugie, to można by zrobić dwa oczka, tak? Patrzące na baz, na przykład terminatorowe. Dobra, sprzęt w miarę podłączony, tak? USB-C podłączone. To co, odpalimy sobie. Mam tutaj laptopa. Zasilanie weźmiemy sobie na razie z laptopa. No i włączamy, Proszę bardzo. Ładnie, ładna animacja na dzień dobry od razu mówię, że tutaj kamera ma problemy ze skupieniem się trochę, to samo nie odzoruje kolorów takich jakie są. Kąty widzenia 180 stopni około, no bo to jest IPS, tak? To jest IPS HMI SP32, tak się dokładnie to nazywa. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No, kamera tak średnio to oddaje, ale naprawdę jest porządek. Teoretycznie można sobie fajny zegarek, Ideal, idealny na zegarek, nie? Gdyby tutaj baterię dorzucić do tego, to naprawdę bardzo fajny, fajny gadżet można sobie z tego zrobić samemu. Dobra, to jest ekran dotykowy oczywiście, tak? Czyli przejeżdżamy sobie, mamy taki kolorek. Mamy ewentualnie również taki alarm clock. Wiem, to nie za bardzo widać. Normalnie tutaj jak na to patrzę, jest OK, tylko kamera nie wyrabia. No, no i możemy sobie tutaj ustawić na przykład przykładową jakąś godzinkę i tak dalej, i tak dalej. Do tych bardzo fajnie chodzi, z tego co widzę jest jak najbardziej w porządku. Yy, słuchajcie, no i pod spodem, tak? Co mamy pod spodem jeszcze ewentualnie? Tak to się prezentuje pod spodem. Jest tutaj bateria yy, załączona, dwa przyciski reboot, reset, czyli tutaj mam przyciski do przejścia, do oprogramowania tego sprzętu całego, tak? Mamy również złącze baterii, to jest JHT albo JT, nie pamiętam nazwy tego złącza, to jest takie malutkie, malutkie złącze. Nie wiem czy to będzie na kamerze, mi się uda złapać. Może mi się uda na kamerze to Wam pokazać jakoś. Teoretycznie ma to również Bluetooth i Wi-Fi, więc można sobie to aktualizować, jeżeli się napisze odpowiedni program. Można sobie rzeczy tutaj z zewnątrz y, dorobić, powiadomienia i tak dalej, i tak dalej, więc można sobie tutaj fajn, fajny gadżet zrobić, tak? Albo oczka do robota na przykład. Dobra, słuchajcie, ja wejdę sobie tutaj na Arduino ID, y, Spróbuję jakieś przykładowe rzeczy skompilować i wrzucić na ten sprzęt, żebyście zobaczyli co to mniej więcej potrafi. No właśnie sobie tutaj wgrałem programik, tak? Bzyczy. Coś nam bzyczy i mamy takie sobie tutaj. Tak jest, popatrzmy na to. Słuchajcie, wrzuciłem sobie przykładowy program. buzzer działa. Co pewnie słychać, albo i nie wiem. Gorzej z widzeniem tego niestety. Okej. Okay. No i mamy. Jakieś przykładowe. Co prawda się to trochę nie mieści na tym ekraniku. Albo się prawie mieści powiem tak, ale, ale programik działa. Wiem, kurczę, ciężko się to nagrywa, kurczę. O, tak jest, tak jest lepiej trochę. Do obrzucenia tego czegoś, użyłem sobie Arduino ID, które widzicie tutaj, tak? Widzicie tutaj jakiś przykładowy kod. Ja nie jestem programista, ja to tylko wrzuciłem, skonfigurowałem dwoma kliknięciami, tak? I dosłownie można powiedzieć temat. Tu mamy jeszcze inne przykłady, jeżeli chodzi o animacje na tym na przykład. Analityka możemy dać sobie do góry. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Możemy sobie przewinąć. Tylko to jest strasznie malutki ekranik do takich rzeczy, no i widać, że nagrywanie tego jest, no kiepsko się to nagrywa, sorry za, za jakość, ale no nie mam jak inaczej tego nagrać, po prostu nie chce mi kamera załapać, powiem to tak. Mamy też wybierania i tak dalej, i tak dalej. Wszystko sobie możemy zrobić tutaj dzięki bibliotece LBGL i temu programowi, tak. Studio się to nazywa. No wiem, że prawie nic nie widać. Sorry, sorry, dobrzy ludzie. No. Takie projekty fajne typu, nie wiem, no właśnie do, do robota oczka zrobić coś takiego mrugające, tak na przykład. Plus można kamerę zamontować nad tym i, i będzie fajnie to, bym powiedział, wyglądało. No tak ta płytka się nam prezentuje po prostu. Dużo wam tu, że tak powiem, no nie za bardzo mogę pokazać. Umiejętności też, nie wiem, koderskich i tak dalej, za bardzo nie mam. W każdym razie, no tak się pre prezentuje nam ten ekranik od Elecrow. Na stronie partnera można taki sprzęt zakupić za 16 dolarów 90 centów. A jak zakupicie dwa, to można je kupić po 12 dolarów, tak za sztukę tak to się nam tutaj prezentuje. Więcej rzeczy oczywiście na stronie można sobie tutaj wyczytać. I chodzi o tę demka, tak? Tutaj człowiek, który nazywa się Felix Biego, ma całegoś tutaj G GitHub na temat, tego, na temat tego sprzętu, tak? Na temat procesora SP 32 c 3 Mini dokładnie się ten sprzęt nazywa i on ma tutaj stworzony cały GitHub, gdzie znajduje się dużo różnych przykładów, które można sobie zaimportować do Arduino ID i je po prostu wykorzystać, ewentualnie stworzyć samemu w tym programniku, o którym, którym mówiłem wcześniej, tak. Jest jak najbardziej taka opcja. Słuchajcie, istnieje oczywiście na stronie Elecrow pełny datasheet, tak? pełne info, jak ten, jeżeli chodzi o procesor, co to w ogóle jest, jak to jest. Wszystkie wyprowadzenie, pełna informacja, jak najbardziej, jest dostępna, ponieważ Elecrow jest to firma, która oferuje sprzęt open hardware, tak zwany, czyli otwarty ten, tak. Dodatkowo mamy tutaj pełną wiki na temat tego sprzętu, akurat konkretnego, no, ale poza tym reszty też innych wyświetlaczy i tak dalej, i tak dalej. Mamy również tutaj opisane, jak zintegrować sobie to na przykład z Home Assistantem, jak najbardziej taka opcja jest, albo z Chronosem, tak. Ja w ogóle zaczęłam z Arduino ID albo z MicroPythonem. Info całe, naprawdę jest tutaj bardzo dużo przykładów także. Więc nie jesteśmy sami, tak? Poza tym oczywiście Lekro oferuje wiele innych tego rodzaju rzeczy, czujników, modułów itd., itd. Tu macie akurat trzy przykładowe te, trzy przykładowe malutkie takie wyświetlacze są dostępne, również inne, więc więcej od nas, jak coś... Zapraszam na stronę partnera firmy Elecrow. Dobra, to tyle słuchajcie. Mam nadzieję, że taka króciutka prezentacja Wam się podobała. Jak coś do zobaczenia w następnym filmie, a ja bardzo dziękuję firmie Elecrow za udostępnienie tego crow panel do testów.